Może to być dowolne miejsce, gdzie spotkasz tych swoich przewodników. I teraz porozglądaj się i opisz mi, gdzie się znalazłeś. Niedźwiedzia zobaczyłem. Aha, to twój przewodnik. No świetnie. Przywitaj się z nim, ja też się z nim witam. Przywitałeś się z nim? Raksza. Głośniej? Raksza. Takie jest jego imię, tak? Raksza. Witam cię, Raksza. Powiedz mi, czy jesteś przewodnikiem Michała na to życie i na ten okres w życiu obecnym, czy jesteś jego przewodnikiem na przestrzeni całego jego życia kosmicznego? Nie. Co znaczy nie? Jesteś tylko na to życie? Słyszę, nie wchodź w to. A dlaczego nie? Bo blokujesz dostęp. Dostęp kogo? Wytłumacz, proszę. Pierścienia. Nie gdzieś podnosi się na dwóch łapach. Tak. Rysuje się okrąg taki. Tak. I oko patrzy przez ten pierścień. Wiele oczu. Wiele oczu wewnątrz tego pierścienia. Tak. Raksza, a wytłumacz nam tą symbolikę. Czym ewentualnie mogłoby grozić lub jakie skutki by przyniosła decyzja Michała, że jednak wejdzie w ten okrąg? Co ewentualnie może się zdarzyć? Obserwowany przez wielu. Jest obserwowany przez wielu. No mniej więcej rozumiem i on już przed tą sesją mi opowiadał, że miewa kontakty, wizje od wielu różnych istot i ze strony światła i ze strony, powiedzmy, kapturowców i innych istot. I jeszcze raz zapytam, jeśli by wszedł w ten okrąg, czym by to mogło grozić? Wielkie płomienie. Bardzo dużo cierpienia. Odtworzenie. Co się stało? Oni mi to już zrobili raz. Kto ci to zrobił? Otworzyli mi klatkę piersiową. A, to tam, te przyjemniaki. No i dobrze, no było, zdarzyło się. I ja cię stamtąd zabieram. To nie jest w tej chwili miejsce dla ciebie. Policz od 1 do 3. I nie wchodzisz w ten pierścień. Na ten moment zapomnisz to. Uwaga, 1, 2, 3. Nie wchodzimy w tamte sprawy. To teraz prośba do Rakszy. Zaprowadź go w miejsce całkowicie dla niego bezpieczne, gdzie z prawdziwymi istotami światła będziemy mogli porozmawiać na temat ścieżki Michała. Przy okazji zapraszam Isztar. Z tego, co mi Michał opowiadał, wynika, że to jest bardzo przyjazna istota dla Michała i on tutaj zaprasza. Ale oczywiście, że jestem. Witam cię tym bardziej. Witam cię również. Wytłumacz mi, proszę, ponieważ dlaczego Michał ma takie paskudne wspomnienia z tych jego kontaktów z tamtą, powiedzmy, wytłumacz mi, co to za istoty mu tam robiły te eksperymenty z jego ciałem i tak dalej. Jak się z tego uwolnić raz na zawsze, w sensie nieprzeżywania
tego w sposób tak traumatyczny. Opowiedz coś na ten temat. Musiał pomóc im zrozumieć. Oni zapomnieli, kim są. Co? Ja już to mówiłam wielokrotnie. Tak. Że jest jak ambasador światła. Tak. Wchodzi w miejsca, gdzie nikt inny nie wejdzie. Ja go stamtąd wielokrotnie wyciągałam. Czuwasz nad nim cały tak. czas? Cały czas. Mhm. I ta jego tutaj ścieżka na tej ziemi cały czas polega na tym, żeby zanosił to światło w te miejsca, które jeszcze nie wiedzą o tym, że są ciemne. Tam, gdzie jest najgorzej. Gdzie... Tak. To wynika wszystko z tego, że... Że on tego nie znał, jak tu przychodził. Nie znał nigdy negatywnych rzeczy. Tak. Powiedz nam, Isztar, czy jego niższa dusza przed wcieleniem się tutaj w to ciało Michała, to jakby była przygotowana na to, co ją tutaj spotka na tej ziemi, te wszystkie traumatyczne przeżycia i tak dalej, i tak dalej? Czy to tylko te wyższe aspekty jego istoty, to jakby wiedziały na ten temat? Nie, on to w ogóle nic nie znał takiego. Nic takiego nie. Zszedł ze świata, gdzie nie było bólu, cierpienia, nienawiści. On to się czuł zagubiony cały czas. To dlaczego wybrał taką ścieżkę? Taką ciężką? Wybrał, no ta jakby mu została przydzielona, żeby doświadczyć. No, kiedy budowano pomost do podniesienia planety Ziemi, tak. potrzebowano katalizatorów. Tak. Tych, którzy mogą nagromadzić wiele energii, tak. a jednocześnie nie zejdą, nie upadną. Mhm. Nawet jeśli nie znał tych energii, to wiedziałam, że nic mu się nie stanie. Mhm. I tak będzie do końca jego ziemskich dni. Będzie całkowicie bezpieczny, mimo różnych przygód, powiedzmy, w i niespodzianek tych bardziej nieprzyjemnych ze strony. Ja już go stamtąd wielokrotnie wyciągałam. Mhm. Nawet wtedy, gdy tak. pojawił się Baal, Marduk, Draco, Harsan, Zardan, Jofiel, Kardan, Otaris. Są wszystko bardzo potężne demony, a jednocześnie część z nich dowodzi cywilizacjami, kontrolują ich strachem, cierpieniem. Lecz jest plan, by zmienić tą szalę. Tak. Ale że potrzeba osób, które zrozumieją, czym jest prawdziwa bezwarunkowa miłość, bez słów, po prostu z czystym byciem. Tak. Wszystkie te imiona tych demonów, które wymieniłaś, są mi nieznane, oprócz trochę, coś mi się obiło o Marduku. Dawne dzieje, ja go już znam od Sumeru, Babilonu. Tak. Od przyjścia z siedmiu bram z przekaźnikami. Mhm. No, dobrze. Hale Amendi, wiesz czym są? Głośniej? Hale Amendi, wiesz czym są? Nie, nie słyszałem. Przejście między jednym wymiarem Ziemi a drugim. To jest jak dusza odrywa się stąd i przychodzi wyżej i wyżej. Wielu doświadcza Amendi. Amendi. By znieść się wyżej. Poza to, co niedostrzegane. Musisz całkowicie umrzeć, by narodzić się na nowo. Tak. To są miejsca nie w Ziemi, ale między Ziemią. Mhm. Znasz te jakby taki podział, to jest oczywiście umowny podział, który w tej chwili funkcjonuje na Ziemi, taka nomenklatura, że jest niby te
7 poziomów, na których może istota myśląca przebywać. Czy... 12, nie 7. Ile? 12. Dobrze, bo o tym 12 też słyszałem, z tym, że tak jakby to jest te 12 podzielone na 6 i 6, umownie powiedzmy 6 jasnych i 6 ciemnych. Dla wielu jest zamknięty dostęp do tych dróg. Jest to wymieszane. Nie jest 6 i 6, ale to bardziej na zasadzie podziału 8, 4, 3, 7, 2, w zależności od tego, na ile dusza może przejść wyżej. Często kończy się rozwój na 3, czasem ktoś ma dostęp do wyższego odłamu. W zależności od tego, czy odkrył sobie tą energię, która przebuduje mu jego program, projekt, który miał. A czy jest prawdą, że te jakby te kolejne szczeble, te jakby się przechodziło przemiennie, czyli raz się jest po tej ciemnej, jasnej stronie, a następny szczebel jest tak jakby niby też ten pierwszy, ale po drugiej stronie i dopiero wtedy się przechodzi na drugi po tej jasnej. Niekoniecznie, wszystko zależy od tego, na ile jesteś w stanie obrać swoją drogę w danym momencie. Nie musisz w ogóle upadać, żeby znieść się wyżej, ale musisz zdać sobie sprawę, jak jesteś w danym stanie nisko, żeby pójść wyżej. Żebyś mieć świadomość tego, kim jesteś. No tak, to jest podstawa. Jeśli zakłamujesz siebie, zatrzymujesz swój rozwój na długie wcielenia. Jeśli myślisz, że jesteś wysoko, a jesteś nisko, nie rozwijasz się. Rozumiem. A teraz takie pytanie, mówimy o tych 12 poziomach, ale dochodzą do nas wieści, że teraz tak jakby powstawał ten 13 ostateczny poziom. Jest taki nauczyciel duchowy u nas na ziemi, teraz nazywa się Tadziu Owsianko. On o tym 13... Nie słyszałem o 13. Nie słyszałeś. On właśnie ciągle mówi o tym Tadziu Owsiance. Twierdzi, że w tej chwili to jakby ziemia już kończyła ten cykl niższych poziomów i przechodzi na ten ostateczny 13 poziom. No ale jeśli nie słyszałeś, no to trudno ci to skomentować. W każdym razie on bardzo w to wierzy, jakieś te wieści do niego dochodzą, a on wiele racji miewa często. Ale to tak jakby, wróćmy do Michała. Michał sobie przygotował parę pytań. Przynieś mi ten zeszyt, tą kartkę. I prosimy, żebyś nam wyjaśniła jego problemy. Ale to chwileczkę, aż mi przyniesie. I tak będę musiał iść, bo okularów on mi nie przyniesie. Muszę jeszcze okulary sobie przynieść wszystko. Przepraszam za to drobne zamieszanie. Głośniej? Nie ma pośpiechu. No oczywiście, że nie. Założę sobie te okulary. O. Michał pyta, jak mogę pomóc ludziom? Bardzo prosty sposób, co już wielokrotnie mówiłam. Tak. Znaleźć innych, żeby otworzyli się na siebie. Założyć wspólnotę, w której ludzie będą mogli mieć dostęp do uniwersalnej wiedzy, żeby zaczęli działać razem. Tak. To nie jest takie proste, co też wielokrotnie tego doświadczam. Ludzie się strasznie boją wszystkiego. Jednocześnie chcą odkrywać coraz większe zakamarki własnych możliwości. Gdyby pojawiła się osoba, która jednocześnie chce działać i z nim, a jednocześnie z innymi osobami, to by poszło jak reakcja łańcuchowa. Brakuje jednak czegoś takiego, co mogłoby dać ten motor, siłę napędową do dłuższego działania. Rozumiem.
Czyli mówisz założyć wspólnotę. Ale wytłumacz mi teraz, dlaczego bardzo często ludzie, z którymi Michał próbuje nawiązać właśnie działanie w tym kierunku, po pewnym czasie zaczynają się go bać i się odsuwają. Bo czystych energii nie mają, czystych intencji nie mają i jego odrzucają. Widzą w nim to wszystko, czego sami się boją, co cierpią, co przeżywają, a on jest katalizatorem, który to wyzwala. Dlatego tak ciężko znaleźć miejsce, gdzie może być. Ten, kto go atakuje, atakuje sam siebie. Ja rozumiem. To jest jasne. I teraz zadam takie pytanie, powiedzmy nielegalne, że się tak wyrażę. Chodzi o to, czy mimo tych trudności na ścieżce Michała jednak można dostrzec w jakiejś tam określonej przyszłości, że jednak Michał da radę i jednak zgromadzi wokół siebie grono istot o podwyższonej wrażliwości i jakąś taką tą grupę rozbucha Michał? Zależy od tego, na ile w pełni sobie uwierzysz, na ile w pełni przejawisz siebie i na ile w pełni nie będziesz patrzył na to, co ci mówią inni. To nie jest prosta rzecz, to długo powoduje, że jesteś sam, ale czasem jest taka możliwość, że jeżeli będziesz robił cały czas coś swojego w pełni, wówczas inni się pojawią, zrozumieją, że tam, gdzie jest największa ciemność, a pojawia się chociaż małe światełko, to światło rozjaśni wszystko w tunelu. Nie jest to prosta sprawa. Wiem, ja sobie to pytanie zadałem, to jak powiedziałem, nielegalnie, ponieważ te wyższe aspekty każdej istoty tam to jakby więcej wiedzą na temat przyszłości. Ja pytając, tak chciałem troszeczkę zajrzeć za kurtynę Michała, czy znajdzie zadowolenie w swoim życiu takie w tej swojej działalności, to jakby zrozumienie w szerszym gronie i tak dalej. Wiem, że to jest pytanie takie troszeczkę, jak ja to mówię, nielegalne, ale czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Gdyby opanował w pełni energię, a nie był w tym taki chaotyczny, to nie byłoby tego impaktu takiego silnego. Co? Ale on sam często nie potrafi, bo nikt go nie nauczył. On do wszystkiego dochodzi sam. Słuchał mnie i bywało zawsze dobrze. Jednak ostatnimi czasy chciał bardzo wejść w relacje z ludźmi. Co? I przez to zaczął słuchać tylko i wyłącznie siebie, no i doświadczył bardzo wielu bólu, coś za coś. Tak, czy Michał cię w tej chwili widzi? Na tronie, jak siedzę. Czy? Michał, widzisz ją? Jak siedzi na tronie. Zapamiętasz? Tak. I wiesz, że zawsze możesz się do niej zwracać? Tak. I wiesz, że zawsze ci powie prawdę? Tak. No i to będzie dla ciebie pomocą. Ja teraz chyba wchodzimy w jakiś taki ciemniejszy obszar jego pytań. Tu on ma takie hasłowe pytanie. Nebula, krom, til nad ra, pa, czy ra. Co to wszystko dla niego znaczy? Ponieważ ja nie jestem biegły w tego, to są jego problemy. Ale on teraz prosi o wyjaśnienie tych wszystkich spraw związanych z tymi rzeczami. Na bóle zablokowany. W jakim sensie? On widzi obrazy stamtąd. Tak. Z tej podróży, z dawnego świata, ale nie ma dostępu. Nie jest otwarty dostęp. A ta nebula to jest... Mgławica. Mgławica.
Galaktyka Neboli. Galaktyka Neboli. Czyli rozumiem, że tam również jak w całym wszechświecie są i te jaśniejsze, powiedzmy bardziej świadome planety jako całość i bardziej ciemne. Eksperyment, część większego planu. Tak. W jakiś sposób dotyczy to Michała? Mówiłeś, że zablokowane, czyli ma tam się nie przejmować, nie włazić w te sprawy? Czy jak? Do następnego kontaktu. Do następnego kontaktu, wytłumacz proszę, bo nie zrozumiałem, o co chodzi. Bardzo możliwe, że pojawi się następny kontakt i podczas którego zostanie rozwiązana ta kwestia. Kontakt z kim? Z tamtą... Rahani. Oni się nazywają Rahani. Aha. Czyli z tą rasą, tak jakby z tamtej galaktyki. Tak. A można ich określić jako bardziej światłych? Naprawili mu oczy. Później? Naprawili mu oczy, to chyba dobrze. Naprawili mu oczy. No dobrze. Dobrze. A Krom? Co to tam dla niego znaczy, bo ja całkiem jestem... Centralne Słońce powiązane z Układem Planetarnym. Dostęp do wyższych energii. Czy to jest umiejscowione w jakiejś galaktyce, czy to jest tak jakby inaczej jakoś to... Galaktyce. 1, 9, 7, 12, 5. Tak, taki mądry to ja nie jestem, także wybacz, ale nie rozumiem i nie jest to dla mnie ważne, ale to się nagrywa i mam nadzieję, że Michał w jakiś sposób tam skorzysta z tego. Dobrze, następne zagadnienie. Zmiana okularów, bo kiepska, bo widzę. Aha. Moje paranormalne zdolności, stany i rozwój. Jak to wygląda perspektywicznie u Michała? Przydałaby się jakaś osoba, która sama w pełni ma rozwinięte zdolności i mogłaby pomóc pracować nad tym, nad widzeniami aury, nad wychodzeniem z ciała, nad widzeniem przyszłości, przeszłości, nad rozwojem nie tylko psychofizycznym, ale też kinetycznym, duchowym. Przydałaby się osoba, która w pełni rozumie, czym są te zdolności. Nie boi się, a mogłaby dać jakieś wskazówki, jak pracować nad tym. Możesz mu podpowiedzieć, tak jakby wskazać, gdzie ma szukać? Nie tutaj, nie ma ich w otoczeniu na ten moment. No dobrze. Michał miał wizję kryształowej planety. Kryształowa planeta, przecinek Wenus, Plejady. Na ten temat coś chce się dowiedzieć. Jedno z miejsc, z których pochodzi kryształowa planeta. Układ, gdzie nie miał ani żadnej fizycznej formy. Tak. Ani kształtów. To wszystko było z czystej energii. Pokazywałem mu często ten obraz. Często tęskni za tym miejscem, bo tutaj na Ziemi nie ma to nic wspólnego z tamtymi światami. Ludzie tu mówią o jedności, o świecie, gdzie bycie w teraz jest kluczowe, a nie rozumieją, że ciężko być w teraz przy tak niskich wibracjach. Możesz być samemu na wysokich wibracjach, ale często je obniżasz, żeby być z innymi. Tak. To jest nie do porównania doświadczenie. Ja później, to jest wprawdzie nie zaplanowane, ale
ja mu mogę pomóc, żeby tam pobył na chwilę tam na tej kryształowej planecie. Dobry pomysł, jak sądzisz? W zależności jak chcesz. Aha. A coś na temat Wenus? Moja planeta. A ty? Ja jestem związana z Wenus. A ty jesteś z Wenus. Gwiazda Wenus. Gwiazda, to chodzi o tą planetę w naszym Układzie Słonecznym? Możesz powiedzieć więcej na temat tej waszej tam społeczności? A co byś chciał powiedzieć? Ilość wasz czy, układ jakby społeczny, czy tam macie jakąś własną hierarchię, czy... 17 miliardów istnień. Głośniej? 17 miliardów istnień. Mamy to większa niż Ziemia. Dużo bardziej rozwinięta, ukrywana przed wszelkimi radarami, częściowo duchowo, częściowo materialna. Rada międzygalaktyczna, mistrzowie z Wenus będący na Ziemi, wspierają Ziemię od wielu tysięcy lat. Mm-hmm. Miasta też w zasadzie dwupodziału. Unoszące się, lewitująca część eteryczna, materializacja w pełni. Mm-hmm. Zebranie planet wyższego rzędu. Jak to się dzieje, że z mojej bardzo skromnej zresztą wiedzy na temat Wenus nie ma przekazów. W każdym razie do tej pory tak literalnie nikt mi nie powiedział, że to jest cywilizacja z Wenus. Czy wasze planety nie ma normalnych przekazów, bo wszystko jest pozakłócone. To jest tylko lustrzane odbicie tego, co dochodzi do Ziemi. Mhm. Dla większości w ogóle nie ma życia poza Ziemią. Nie no, teraz to się już tak jakby trochę zmienia w świadomości. Myślę, że układ nie zależy od tego, na ile postrzegasz daną sytuację w danym momencie, ale na ile możesz założyć, że jesteś potencjalny. Jeśli dla człowieka jego percepcja ogranicza się do zakrętu, to jak on może założyć, coś jest więcej poza to, co widzi? Niby jasne. A na temat Plejadan coś powiesz? On wielokrotnie podróżował, zanim trafił na Ziemię. Mhm. On nie umierał tak po prostu tradycyjnie. On przenosił się, zmieniał ciała, morfował, dostosowywał się. Mhm. Wiele jego lat to było przebywanie z cywilizacją dużo też bardziej rozwiniętą niż ziemska. Tu ma znowu hasłowy punkt. Wizyty cywilizacji duchów. Nie do końca wiem, o co chodzi Michałowi, ale ty na pewno wiesz, o co chodzi. A to co w poprzednich dwóch, no, odwiedzają go różne cywilizacje. Byli to reptilianie, byli to delfinici, byli to szarancy, byli to arturianie, byli to nebulianie, kasiopejanie. Były to też duchy, z którymi ma kontakt od małego. Istoty drzew, natury, zwierzęta, samotrzycy. Ma połączenie z wieloma światami. Psie. Nie jest łatwo w tym funkcjonować na co dzień. Dlaczego tyle cywilizacji kosmicznych jest zainteresowany Michałem? Bo nie znał wcześniej niższych energii. Każda istota, która ma dostęp do wyższych energii, budzi zainteresowanie. Bo jakże łatwo stać się baterią dla istot, które żerują na takich energiach. Aha. Jeśli cały czas się wydajesz i dajesz i dajesz, to w pewnym momencie nawet bateria się rozładuje. Jeśli nie dostanie podłączenia do źródła nieskończoności. A można to źródło bardzo prosto zachwiać. Jeśli wejdziesz w świat niższych energii. Co? Jakaś rada dla Michała, jak, w jaki sposób, taki techniczny, no praktycznie w tym sensie, może tak jakby uzupełniać swoją energię ze źródła.
znaleźć sobie też jakieś fizyczne zajęcie, takie typowo materialne. Bo w świecie ducha, co zostało ostatnio powiedziane przez jego mamę, zbyt częste przebywanie wiąże się z zbyt dużym osłabieniem. Tak. Może to być czy malowanie, czy pisanie, a jednocześnie ten spokój wewnętrzny uzyska tylko wtedy, kiedy opanuje energię. Trochę błędne koło. Potrzeba silnego, kogoś rodzaju wsparcia, czasem nawet mistrza, czy kogoś, kto mógłby pokazać, jak opanować w pełni swoje zdolności. Nie powinieneś odbierać doświadczeń z Karpacza za negatywnych. One takie wbrew pozorom nie były. Były to silne ostrzeżenia, ale jednocześnie duża pomoc, jaką tam udzieliłeś, że nie poddałeś się temu, tej traumie. Jednocześnie nie powinno się dopuścić do rozprzestrzenienia tego, żeby obce pasożyty miały tak duży wpływ do ludzi. Dobrze byłoby o tym porozmawiać z Piotrem czy z innymi, co sądzą faktycznie o całej tej radiacji. Bo z mojego punktu widzenia to tylko zachwieje w ludzkich organizmach ich rozwój. Nie przyniesie to niczego dobrego. No. Oni to jakby sami zerwali z nim kontakt z Michałem. Nie, oni są podpięci. Oni są podpięci. Częściowo już widział te istoty i to wywołało też ten strach. No i też Tomek dobrze sugerował, że bali się konsekwencji, ale dużo bardziej się bali ujawnienia. No ciekawe to, co powiedziałeś. No dobrze. To... Kiedy osiągnąć w pełni ten stan i ja widzę tą twarz tego, co jest za Zyrią. Tak? Jakaś wielka ośmiornica z płonącą głową i trzymająca za mackę. To jest jak częściowe kable. No dobrze. Następnie, no to ja już na początku nawiązałem z tobą kontakt dla Michała, bo tutaj Michał ma hasło Isztar, dalej opiekunowie, dalej kontakt, czyli chodzi mi o to, jemu chodzi o to, jak się kontaktować. On wie, że tak, zwykle, tak jak zwykle, natomiast zastanowienie, czemu się już nie materializuje, z prostego powodu. Jak osłabiła się energia wewnętrzna, to nie był w stanie utrzymać tej silnej wibracji. Musi zregenerować tą energię. Za dużo poświęcił czasu oni i to spowodowało, że stracił bardzo dużo tej mocy. Wcześniej nie mogłem przyjąć postać nawet fizyczną przy nim. Bo to wynikało z jego energii, że ją utrzymywałam przy nim. Teraz przyjmuję taki kontakt, zresztą często, gdy rozmawiam z nim normalnie, bez tego stanu, co jest teraz, to on mnie słyszy, aby chciał jeszcze widzieć wszystko. No, jest to możliwe. Jak podniesie energię. Co? Jakaś wskazówka praktyczna? Sama intencja to jakby nie wystarczy, trzeba jeszcze coś, tak jakby, coś zrobić. Żeby ta energia napływała. I znów wracamy tu do kryjogi, o którym wcześniej już wspomniałem. No dobrze. Następne pytanie, hasło. Cel duszy. Zajęcie na teraz. No niby już mówiłeś na ten temat, ale może jeszcze powtórzysz. Maluj cały czas te obrazy, które ci przychodzą. Możesz dzięki temu wiele zmienić. Tak, ale mówiłeś o tej utworzeniu tej jakby wspólnoty, tej grupy. Ale to świecie tym ducha. Ale jeśli nie będzie połączenia, to się nie osiągnie porozumienia.
Bo na grupę to dobrze byłoby znaleźć sobie też bardziej konkretne osoby do działania, żeby nie było tego jednostronnego wykorzystania. Wszystko nie jest łatwe w świecie, który się opiera na częściowo jednostronnych wykorzystaniach. Dobrze jest znaleźć pomysł między tymi światami. Coś z gwiazdą wspólnego też. Gwiazda na ręce. Stars Seeds prosi o wyjaśnienie, co to jest. On tam widzi... Oko. Oko tam widzi. Co to jest? To się aktywuje pod wpływem silnych emocji. Praktycznie się to aktywowało pod wpływem silnego, emocjonalnego przeżycia. Dobrze, żeby jeśli będzie tak więcej silnych, pozytywnych wrażeń, to oko się przekształci. Aktywuje się też drugie, możliwe, że i trzecie. Będzie piramida energetyczna. Wszystko zależy od tego, jak silna dawka emocji będzie towarzyszyła. Czyli to jest tak jakby fajna sprawa z tym okiem na ręce. Dodatkowe urządzenie energetyczne. No dobrze. Następna sprawa. Akasza. Zabiegi kosmiczne. Co on tutaj ma na myśli, pytając tak hasłowo? Wielu Akasze pyta. No, głośno. Głośno. Wielu Akasze pyta. Tak. O ten dostęp do uniwersalnej wiedzy. Tak. Czy jednak można tam dotrzeć tradycyjnymi metodami, czy trzeba całkowicie porzucić ciało? Bo żeby w pełni się z tym zjednoczyć, nie możesz być fizyczny. Tak, to możesz mieć tylko częściowe wglądy. Wielu próbowało zasunąć stamtąd rady i informacji. Ale to jest zbiór, który otwiera się czasowo. A te zabiegi kosmiczne są tutaj? Chcę wiedzieć. Zrozumieć, co przeżył. Możesz mu w tym pomóc? Nie jest to proste. To było dużo bólu i cierpienia w tym. To wymaga czasu. To ciało było wiele razy rozrywane. No mówił, że czasami się czuje, czy że jest jakby poskładany z kawałków. Cały czas ten minotaur. A co z minotaurem? W widzeniach laboratoryjnych są różne istoty. Zobaczyłem je. Są kontrolowani. W podziemnych bazach. Czy Michał rozumie to, co ty mówisz? Bo ja nie do końca. Nie w pełni. To jest jak
dostęp do czegoś, czego się nie powinno wiedzieć, a się to wie. Co? To jest jak... Głośniej? To jest jak... No. I znów ta twarz. Głośniej? I znów ta twarz. Czyja? Wirująca twarz. I szczerze, co to znaczy? Co on to widzi teraz? Nakładające się wspomnienia. To jakby zakłócenia w tej chwili? Tak. On to ucieka stamtąd. Odsuwasz tam tą wirującą twarz. Ona jest w tej chwili nam niepotrzebna do niczego. Nie o to pytamy. Dobra, zatem... dziękujemy za tą część. Teraz ma takie zdrowotne i hasło lew. Inna postać mnie, części jego. No tak mniej więcej mu to tam tłumaczyłem, że w zależności od sytuacji. Tak samo pojawiam się u innych osób pod różnymi postaciami. W jednej ręce kula, a w drugiej ręce kielich. Jakie to ma znaczenie? Kula stanie się kielichem, a kielich kulą. Co? Czy Michał widział cię również jeszcze w innych postaciach, oprócz Isztar i Lwa? Czasami fizycznie przez różne osoby w tych oczach. Dobrze. Aha. I teraz wracamy do takich ataków, które na ciało Michała teraz zostały. Ciało prawdopodobnie energetyczne, ale nie wiem jak to. Pozostałość siatki energetycznej na klatce piersiowej. Co to było? Kto to założył? I czego to miało nauczyć Michała? Ta jeszcze jakieś ślady ponoć ma. Za chwilę to tam prawdopodobnie do reszty rozpuścimy, ale teraz wytłumacz, skąd się to wzięło, w jakim celu to ktoś tam nałożył. To nauczyć raczej niczego nie miało, po prostu to było w wyniku silnego ataku. Tam doszło do walki, kiedy pojawił się ten drakon. Jemu się to nie spodobało, że jego słudzy nie mogli wykonać tej misji, którą on im zlecił. Nie można było wzbudzić żadnych negatywnych emocji. Tak. Więc sam już nie wytrzymał i trochę przełamał granice, których nie powinno się łamać. Michał mówi, że tam jeszcze odczuwa resztki tego. Czy ja teraz mogę mu to zdjąć, rozpuścić? Poproszę mojego mistrza z Atlantydy, aby mi pomógł. Czy jest to teraz wskazane? Można by to zrobić. No to na chwileczkę zawieszam tę jakby twoją aktywność. Tutaj oczywiście pilnujesz go w dalszym ciągu. Ja teraz zapraszam naszego mistrza z Atlantydy, a ty, Michał, go zobaczysz. Zobaczysz go wyraźnie. Już go widzisz. Ja spróbuję zidentyfikować, czy to jest naprawdę on. Opisz mi go, jak wygląda. Ma coś na głowie, turban jakby taki z kryształem. Turban na głowie z kryształem. W białej szacie. Tak. A czy ma taki kielich? Nie, nie. Nie ma. Bardziej ma takie ręce szlachetne.
Dobrze, no po prostu taką teraz przyjął formę. I moja prośba i podpowiedz mi proszę, jak mam mu zdjąć resztki tej siatki tutaj z piersi. Chyba, że to sam zrobisz, to bardzo proszę. Można trzymać rękę w okolicach serca. Tak. Głęboko oddychaj. Tak. Głęboko oddychaj i kieruj świadomie energię tutaj, w tą okolicę. Czerp tą energię razem z oddechem i kieruj ją tutaj, również przez moje ręce płynie ta energia, która całkowicie już w tej chwili rozpuszcza tą siatkę. Ona staje się coraz bardziej wiotka, coraz bardziej plastyczna, coraz rzadsza. Coraz rzadsza. Rozpływa się. Rozpływa. I już jej nie ma. I popatrz sobie teraz na te piersi. I powiedz do mnie, czy widzisz tam jeszcze jakieś ślady po tej energetycznej siatce? Nie, tylko lekki krzyżyk. Lekki krzyżyk? Krzyżyk. To pytam mistrza z Atlantydy, co oznacza ten symbol tutaj, ten... Blizna. A, blizna? Mhm. Mhm. No dobrze. To ja dziękuję mistrzowi z Atlantydy i teraz znowu twoja uwaga, Michał, skieruje się na Isztar, także ją widzisz teraz wyraźnie w dalszym ciągu na tym tronie. Aha, no może znowu będę do tego. Teraz pod lewym obojczykiem, on ma tu jakoś gulaje porozione, on tutaj czuje. Co to jest? Implant złożony z sześciu części. Co? Implant złożony z sześciu części. A kto mu to założył znowu? Jaką rolę pełni tutaj? Obserwacji, przechowywania informacji. Kodowanie to wygląda jak kostka. Czy to jest do usunięcia? Będzie korzystne, jeśli mu to wyjmiemy? To się łączy z systemem innych energetycznych rzeczy, to... ma dostęp do pamięci. Ma dostęp do pamięci, to znaczy te istoty, które mu to założyły, mają dostęp do pamięci Michała? W ten sposób, ale i odwrotnie. Dzięki temu można mieć do nich dostęp. I to jest dla Michała korzystne? Może z tego korzystać to jakby no, w pozytywnym celu? Jakby przestać to, no to zwracać uwagę, a jednocześnie opanować swoje zdolności, to tak. A jak nie, to lepiej to usunąć. Do Michała się zwracam. Twoja decyzja. Jeśli postanowisz, to zlikwidujemy, ale dobrze się zastanów, czy na tym etapie twojej świadomości twoja decyzja będzie słuszna. Rozważ to w swojej najgłębszej istocie, do której potrafisz sięgnąć. Bo wiesz, pozbyć się czegoś, co może jednak mieć pozytywne wpływ na twój dalszy rozwój jest nie wiadomo. Także musisz to sam zadecydować, co z tym robimy. Lepiej to usunąć. Usunąć. Dobra. Jeszcze raz proszę tego mistrza z Atlantydy. Teraz to jest poważniejsza sprawa. Wyobraź sobie sześć kulek, które tak się unoszą. Unoszą się tutaj? Tak. I po prostu trzeba je po kolei, czy wszystkie naraz? Nie, z każdej z nich światło, żeby się rozchodziło. Tak. I razem te sześć kulek utworzy spiralę. Tak. Żeby ta spirala rozpuściła to. No to Michał, ty masz taką zdolność w tej chwili. Jeśli nie masz, to ja ci to przypominam, że masz. I według tego opisu, który zademonstrował, przekazał nam mistrz,
zrób właśnie coś takiego. Te sześć kulek to jakby tworzą spiralę ze światła. I co dalej się dzieje? Mistrzu, tłumacz to. I znów ta twarz się pojawia. Odsuwamy tą twarz. Zagląda, bo widocznie ciekawi go lub niepokoi ten proces, który w tej chwili następuje. Ale nie zwracasz na to uwagi. To jest, ty masz wolną wolę. Postanowiłeś, że się tego pozbywasz i na podstawie twojej wolnej woli po prostu pozbywasz się tego. Wiecz świata zaczął rozpuszczać. No właśnie. I proces trwa cały czas, oj, oj. Nawet przez moją rękę wali ta energia. Jak się zakończy ten proces, to mi powiedz. Ciągle to trwa, ten proces, o, energia leci mocno. Jak to w tej chwili wygląda, miał? Jest dużo lżej. Dosyć to silne jest takie. No ja do mistrza się zwracam, czy damy radę to dzisiaj do końca wyczyścić, czy to będzie wymagało powtórzenia, bo ta energia, która leci przez moją rękę, tak samo jest natężenie jest. Nic. Nie ma sensu wszystkiego od razu. Aha, trzeba będzie powtórzyć. Dobra, dziękuję. No. Aha. Jeszcze tam na ręce, na lewej, ma jakąś, nie wiem, cystę, gulaję, jakiegoś mięśniaka. To akurat nie jest ważne. No, też mi się tak wydaje, to tam jest drobiazg. Nie ma się czym przejmować, to nie jest obcy wtręt, jakiś taki. Naturalny zaraz. Naturalny. Niby nasi chirurdzy by to mogli tego, tylko że też nie ma to za bardzo sensu. Nie ma sensu za bardzo. Dobra, to jest ręka. Aha, za uchem ma taki jakiś... Pozostałości po ukąszeniu. No właśnie, też jakiś drobiazg. Później jak mi się przypomni, to mu to tam jeszcze... z tego. Ale on tutaj coś wspomina na temat ciężaru w okolicy swojego serca. I to jest chyba poważna sprawa. No, był wiele razy zraniony, więc nic dziwnego. Coś wiem na ten temat. Znaczy na swój temat w tej materii. Ja teraz poproszę. Sai, jesteś tutaj? Nie słyszę cię. Nie słyszysz mnie? Sai Baba jest proszony. Prosimy o pomoc dla serduszka Michała. O pomoc w sensie
tych twoich magicznych zabiegów na sercu. Jesteś? Nie słyszę, czuję rękę jego. Aha. I uśmiech, ale nie słyszę nic. Pewno nic nie mówię. To poczuj teraz tutaj, co się dzieje w twoim sercu. Poczuj to, jak ten ciężar ustępuje. Zaczynasz czuć coraz bardziej swobodną pracę serca. Ten ciężar jest coraz lżejszy, coraz lżejszy. Czujesz to? No. Oj. Coś tam jednak jest, bo mi to przełazi w moją drugą rękę. Zaraz to tam opuści, zaraz to spalimy. Jakiś kabel. Jakieś podłączenie, jakieś gówno, że tak powiem. No. Z prawej ręki idzie energia, która to jakby wypycha to stamtąd i to przełazi moją drugą rękę. Jakiś wielkiego dinozaura widzę. A on z czego tutaj chce? Park jurajski albo coś takiego. Przyjazny? Nie. Nieprzyjazny? No to dziękujemy panu. Jesteś w tej chwili tutaj niepotrzebny i odchodzisz. Ale ten ciężar jeszcze tam coś jest. Chyba też tego wszystkiego nie załatwimy. Ale mocno leci, mocno. Pooddychaj głęboko i kieruj też energię, którą czerpiesz z kosmosu. Kieruj tutaj. Coraz lepiej. Jakieś strzały zobaczyłem też. W sercu. Chcesz wejść w ten temat, czy... Nie. Nie chcesz. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Teraz przez chwilę jakby jakiś wielki ptak się pojawił. Jak wygląda? Wielki orzeł albo feniks. Feniks? No tak. Czerwony? Tak. Zaczęło się robić na zmianę ciepło, zimno. Jakby DNA widzę. Swoje?
zaczęło się naprawiać. Mhm. Ale jednocześnie bardzo dużo zimno. To jest proces. To wymaga jednak dużej... chyba powtarzania, albo bardzo długo trwającego działania. To jest w ogóle jakieś kleszcze, zobaczyłem. No ciągle to złazi z siebie. Grzyb w ogóle jakiś. Wszystko złazi, a jednocześnie czujesz ulgę i coraz większą lekkość tutaj, w tej okolicy serca. Jeszcze jakiegoś tygrysa. Jak przez chwilę się pojawi. To węży. Harpuny jakieś, ludzie, to śmietnik. Ale ci tego nawciskali. Zbroje, które trzeba pękać. Ja ci sumę, tego jest. Teraz ci założymy inną zbroję. Ja proszę teraz mojego przyjaciela Grzesia. Grzegorz, jesteś potrzebny. Jak ta stara zbroja opadnie całkowicie, rozsypie się, wybuduj mu ochronną tutaj zbroję, żeby już nikt nie mógł mu założyć jakiś tam tych swoich szczepów. Teraz widzę w ogóle stado koni i pegazów. To akurat jest pozytywna wizja. I w ogóle czujesz się coraz lepiej. Poczułem, jakby to mi zaczęło coś schodzić i poszło pod żołądek, nie wiem, coś przeskoczyło, jakby część się odłamało i mi wyskoczyło z serca i niżej poszło.
Stamtąd też to wygonimy zaraz. Całą taką polanę tych grzybów widzę. Głosiej? Całą taką polanę tych grzybów widzę. No coś tam miał botynika i łasę. Możliwe. Jakieś pozostałości. No to to też usuwamy. Wystarczy na teraz. Za dużo tego na raz. Dziękuję mistrzowi za udział. Dziękuję Grześkowi. Zobacz teraz tą nową zbroję, którą ci Grzesiek nałożył i opisz, jak ona wygląda. Ona nie przepuszcza nic ciemnego teraz do ciebie. Tak wygląda jak takiego pięknego rycerza. No. Cała jakby gdzieś paladynów taka. Mhm. Dzięki Grzech. Zaraz będę u mnie wieczorem. Z orłem takim. Piękny. Mhm. No dobrze. Co? Głowa? A co tam jeszcze masz w głowie? Popatrz, co tam masz, jak to wygląda. Otwieram twoje trzecie oko i widzisz normalnie. Co tam masz pozakładane jeszcze w tej głowie? To trochę lekko wygląda jak takie unoszące się spirale. Unoszące się spirale? Tak. To wygląda troszkę dziwnie. Jak coś zakłócającego bardziej pola wokół głowy. Niż sama głowa. Szczególnie z tyłu i pod dwóch boka, ale z tyłu bardziej. Jak tu dotknęłeś, to od razu taki tunel zobaczyłem. Jedną wielką piramidę. Jakby odkurzacz, który coś zsysa. Głośniej? Jakby odkurzacz, który coś zsysa. Ależ tego wszędzie miałeś. Kieruj energię, którą z oddechem czerpiesz z mojej ręki, tutaj. I uwalniasz się od tych wszystkich szczepów niepotrzebnych.
Jak się teraz czujesz? Dużo lepiej. No to się cieszę. O mój Boże. Ubytki energetyczne do tego jeszcze. Nawet delfina zobaczyłem. Możesz się z nim przywitać. Zapytaj go o cokolwiek chcesz. On ci odpowie. Raczej pytaj o przyjemne rzeczy. Wyjazd go zapytałem właśnie, żeby delfiny zobaczyć. Tak, bardzo dobry pomysł. Że poprzybyła gdzieś w morzu. No. O Jezu. Kostki u nóg, tak? To wcale nie był taki drobiażdżek tutaj z tymi kostkami. Wygląda tak, jakby one były złamane, a się zregenerowały. Dziękujemy naszym opiekunom za to, co się tutaj przed chwilą dokonało. Isztar, jesteś? Oczywiście. Mam pytanie do ciebie. Czy postawimy Michała przed lustrem, w którym zobaczy swoją prawdziwą istotę? Nie swoje ciało, tylko swoją najprawdziwszą boską istotę? Tak, nie bardziej. Dobrze, posłuchaj teraz. Ja policzę od 1 do 3 i staniesz właśnie przed lustrem i zobaczysz siebie, ale nie swoje ciało, tylko zobaczysz siebie jako dziecko Boga swej autentycznej postaci. Uwaga, 1, 2, 3 i już. Stoisz przed tym lustrem i teraz opowiadaj, jak wyglądasz, jak się widzisz. Całkowicie z kryształu. Całkowicie świecący. Najpierw mi się tak do połowy robił taki postać munduru, ale potem ten mundur i nawet taki blondy, ale potem on się rozpuścił, zamienił w kryształ. W miliony, tysiące kryształów. Zapamiętaj ten obraz. Jeśli by ci się zdarzały momenty
w życiu, tym fizycznym tutaj, że ci będzie źle, będzie ci niewygodnie i ciasno, to przywołaj ten obraz i nabierzesz takiego powera do przezwyciężenia tych wszystkich przejściowych trudności, że mimo z tych przeciwów losu będziesz w pełni zadowolony z siebie i będzie właśnie czerpał tą energię z tej pamięci, z tego, że kim jesteś tak naprawdę. Zapamiętasz? To co, Isztar, zakończymy na teraz. Czy masz coś jeszcze do przekazania Michałowi na koniec? Bo nie, nie, wróć. Wycofuję się całkowicie, bo tutaj mam sprawy. Może teraz, może po południu jeszcze zrobimy jakąś sesję, ale przynajmniej zasygnalizuję taką sprawę. Michał czasami dostaje przekazy w nieznanym dla niego języku. Ja teraz przywracam możliwość przeczytania, co ma fonetycznie zanotowane, ale jednocześnie otwieram jego zdolność całkowitego rozumienia, zrozumienia znaczenia tego przekazu. Policzę od 3 do 1 i ty, Michał, sobie tutaj przeczytasz to, me, ata i tak dalej, całkowicie sobie przypomnisz, z równoczesnym, całkowitym, dokładnym tłumaczeniem tego. Uwaga, 3, 2, 1 i już. I teraz fonetycznie powtarzaj, co tu masz napisane i od razu fragmentami tłumacz. Na tak. Tak. Znajdź drogę. Głośniej? Znajdź drogę. Znajdź drogę, dalej. Arcikadar. Tu masz? Podążaj za sensem. Podążaj za sensem. Który wydaje się niejasny, który idź za tym, co nie jest do końca jasne. I za tym, co przychodzi, mimo że nie jest jasne. I za tym, co nowe. Co jest najbardziej bezsensowne, to może dać najwięcej sensu. Coś, co zrozum by odrzucił, to serce pojmie i na tym pójdzie. Akcikadar Naasehar. Podążaj za celem, który nie ma sensu, dać najwięcej sensu. Głośniej. Podążaj za celem, który nie ma celu, jest bez sensu, ale da ci zrozumienie. Jednocześnie odnajdziesz swoje marzenie gdy zrozumiesz w sobie drzemiącą energię. Neach, San, Vir, Nikna, Desar. To jest jak spiralny ruch. To bardziej widzę niż rozumiem. To wygląda jak ruch po okręgu, podąży za okręgami. Za bramami. Głośniej? Za bramami, za okręgami. Co? I doskonale rozumiesz te przenośnie.
to jest też jak... To pismo jest też jakby drugim sensem jego jest otwieranie właśnie portali. Że to im więcej się w tym mówi, tym ono... To jest pismo zmieniające się. Otwierają się dodatkowe znaczenia, tak? No dobrze, no to wyjaśnij te dodatkowe, poszerzone pojęcia. No to nie jest jakby na teraz to... Aha. Nie już. Dosłownie. A pytanie, kiedy będzie można, kiedy to zrozumiesz? Jak zwiększę swoje postrzeganie energii jeszcze bardziej, bardziej tych subtelnych. Jak tak wejdę głęboko w siebie i dostrzegę. Co czas na przykład teraz widzę tą kobietę, której wspominają Tomkowi. Ona wygląda może jak Japonka grająca na harfie, nie wiem kim ona jest. Wystarczy ją zapytać. Podejdź do niej i przedstaw się i zapytaj kim jest. No, ale mówi. To podoba imię, ale jakie relacje was łączą wzajemnie? Zachęca mnie do grania. Ona się pojawiła na... Po tym, jak u mnie się aktywowało w tym stanie ostatnim postrzeganie rytmu lepszego. Zachęca do odnalezienia muzyki, do czegoś, co z muzyką będzie miało wspólnego. Nie tylko do słuchania, ale też może do skomponowania. Bo to pismo, ono jest... Ten język, on nabierze większego sensu, jak będzie śpiewany. On nie może być tak topornie wymawiany. Dobra. I teraz usłyszysz. Usłyszysz teraz, jak ktoś z wysoka śpiewa te frazy. Jeśli potrafisz, to je powtarzaj. Intonuj to. La sa re lo a ci de ni to re sa da ra vi ke no sa si ne a ka dir vik ima Anakadur Inhane Osorera Ichiene Inta Nare. A teraz popatrz w swoją czakrę serca i zobacz, jak ta melodia i te słowa podziałały na twoją czakrę serca. Opisz teraz, jak ona działa. Czakra, nie serce, tylko czakra serca. Zobaczyłem dwie fale, jakby ten rezonans z dźwiękiem się rozszedł. Tak? Jakby ten dźwięk fajnie wpływa na serce. Dobrze. Harmonizuje przepływ tej energii. Jak się śpiewa ten język. Tak samo. No i dobrze. No to dziękujemy. I tej, jak tam Japońce mówiłeś, tak? No. I za to, że ona ci to uświadomiła. Dziękujemy Isztar, dziękujemy Niedźwiedziowi. Raksza. Tak. I na tym zakończymy tą sesję. Ja zaraz Michała wyprowadzę z transu. Teraz wyłączę kamerę.